O, teraz się udało. A co jest? Czemu nie chciało mi się zapisać? What the fuck? Dobra, nieważne. Więc tak, żeby tutaj odblokować Mojosy, potrzebujemy zabić 200 Wudu Bunnies oraz pokonać 35 Butlerów. I teraz tak, dlaczego miałem długi spin attack? Otóż, jak widzicie, spin time mamy na infinity, czyli praktycznie w nieskończoność możemy mieć. Mamy ogólnie już zaliczone 75% gry oraz health attack mamy już też maksymalny, tak więc crash już jest wymaksowany, jeżeli chodzi o tak jakby tutaj zwrócenie uwagi na to, wiecie. Wiecie, o co mi chodzi, mamy wszystkie po prostu upgrade'y zebrane. Kurde, aż się zaplątałem. A tak więc, no będę miał co robić poza anteną, no bo szczerze powiedziawszy raczej nie będę wam pokazywał tego, jak będę pokonywał 200 Wudu Bunnies lub 35 Butlerów, no bo myślę, że jest to bez sensu, lepiej po prostu takie rzeczy już robić poza anteną, bo i tak będę musiał się tutaj wrócić. Tak więc, czas na 15 epizod. Let's do it! Episode 15. Calamityville Horror. Okej. Tutaj kombos to jest 20 i z tego co wiem, tutaj powrócą nasze slimy, a raczej sludge tu, tak zwane. No i oczywiście Wood Bunnies. No, od razu combo Kinga zrobiłem, nie musiałem się nawet pitolić, okej? Okej, boomer? Ale to było wredne w sumie. Ogólnie, jeżeli chodzi o ten epizod, jakie są moje wspomnienia. Ten epizod z moim znajomym o dziwo przeszliśmy bez żadnych problemów. To największy problem nam 14 epizod sprawiał i końcówka 14 epizodu z tymi właśnie butlerami. Ale tak to 15 epizod w miarę szybko nam poszedł. Chyba, że o czymś sobie przypomnę, to wam dam znać. Ogólnie co cenię w tym poziomie? Przede wszystkim... Oj, przepraszam, odbiło mi się. Przede wszystkim cenię grafikę. Cenię oczywiście muzykę, która leci w tle teraz. No oraz ogólnie poziom jest bardzo ładny. Bo dalej jesteśmy jakby wewnątrz tego całego... wiecie, drzewa. A teraz ja się wyciszę i wy posłuchajcie sobie tego pięknego soundtracku. Okej, dobra, była taka zupa z bobra. Oj, mamy Mojorum, o proszę. A co my tutaj mamy? A, znowu z Corporillą lecimy. Kurde. Skończyły im się inne tytany? Nie no, wiadomo, Corporilla to jest badass, nie z tej ziemi. I nie ma tutaj co przeginać. To jest chyba zadanie, które polega właśnie na tym, że będziemy musieli wszystko dosłownie zniszczyć. Ogólnie też taka właściwie ciekawostka, o której zapomniałem wam w zasadzie wspomnieć, to jest to... Dobra, przejdźmy do może do tej ciekawostki. Otóż, nie wiem czy wiecie, ale Spike, wiecie, ten tytan, oni się już jakby nie będą pojawiali w normalnych epizodach. Teraz Spike'i będą odgrywały rolę w Mojorumach. Taka ciekawostka. A szkoda, bo ja bardzo lubię Spike'i. Spike'ów. Bardzo dobre tytany moim zdaniem. No i jeszcze Magma Doomy oczywiście muszą się pojawić. O! I Rhino Rollery. Ich też brakowało. O Jezu, jeszcze oni? Kurde, co was tak dużo? Więcej was matka w domu nie miała? Nie no, w sumie miała, ale nie chciała. O Jezu, sludge, ja pierdzielę.
Jak ja ich nie cierpię, what the fuck. Mając skorporillę to serio, te mniejsze tytany to po prostu jest śmiech na sali, nie? Bo w końcu wiecie, mamy potężnego tytana, który jest w stanie zaorać wszystkich z zamkniętymi oczyma. A, i oczywiście ostatnie tytany. No. I tak to się załatwia, kurde. O, i mamy zaliczone, super. Teraz mam nadzieję, że będzie ten cały Mojo Destructor, to wtedy będziemy mogli ten wysadzić Scorporillę. Tu go nie ma. Może będzie po drugiej stronie. I nie, z tym Mojorumem również nie mieliśmy żadnych problemów ze znajomym. Po prostu był on dosyć prosty. A tym bardziej jak gramy już wiecie, we dwójkę to już w ogóle to jest proste, nie? Dobra, wysiadamy. I kopniak. W ogóle my z Scorporillą nic nie robimy, taka ciekawostka, dlatego że on jest tak dużym tytanem, że jemu dosłownie kopniak krasza to w zasadzie nic nie robi. I tak, nie wspomniałem wam o tym, że w 14 epizodzie, czyli poprzednim epizodzie straciliśmy 5 żyć. W zasadzie to w 6, więc... taka mini ciekawostka. Jestem ciekaw w ogóle ile ta seria zajmie odcinków. Stawiam na to, że będzie trwała około 15 odcinków, max 16, ponieważ raczej nie będzie ona trwała 10, biorąc pod uwagę, że 10 prawdopodobnie będzie ostatnim odcinkiem z poprzedniej sesji. Tak więc tia. I znowu nasi kurde przyjaciele Wudu Bunnies, a raczej pseudo przyjaciele w tym wypadku. Dobre jest to, że Crash się już, że tak powiem, nie męczy z tym spin atakiem, że jest wszystko jakby pod kontrolą. To jest w sumie fajne bardzo. Ciekawe, czy jakiś tutaj nowy tytan teraz zadebiutuje, bo na razie to tylko widzimy tych Battlerów. Battlerów w sumie. Tak, wiem, że powinno się w zasadzie powiedzieć Battler, ale ja mam powiedzmy takie zboczenie małe na tym punkcie. I ja jakby nie mówię Battler, dlatego że jakby... wiadomo. To jest taka analogiczna sytuacja jak z Batmanem. No, mówimy Batman, a nie Batman, no nie? Ale większość osób mówi na to Batman, dlatego że po prostu, no... Batman, mimo że jest poprawna forma, to dziwnie brzmi po prostu. No, przynajmniej ja tak uważam. Ale oczywiście to jest moje subiektywne zdanie, nikt nie musi się ze mną zgadzać w tej kwestii. Mi po prostu jest tak wygodnie mówić, a nie inaczej. Na przykład na Spidermana też mówię Spider-Man, znaczy w sumie mówię Spider-Man, a czasami Spider-Man. Ale czekajcie, jaki bym tutaj mógł dać przykład? Jeszcze poza Spider-Manem, Batmanem. Nie mam w sumie żadnego przykładu. Dobra, Free Jacka teraz zabraliśmy sobie. I bierzemy Stencha. Dara. XD. Naprawdę, serio? No, Sludge oczywiście się również musiał tutaj pojawić, no bo czemu by nie? Czemu on swoją osobą tutaj... Dobra, nie będę w sumie tego komentował, szkoda słów, innymi słowy. No ale teraz mamy tutaj trzech Sludge'y. Dobre jest to, że w sumie mamy tylko jeden teraz typ tytanu, a nie, że... a nie, że przykładowo jest taka mieszanka, że wiecie, mamy Sludge'y, Battlerów i innych kurde oszołomów. Bo to byłoby trochę przesrane. Dobra.
I tutaj zrypałem, bo mogłem pójść zniszczyć tamtą skrzynkę, bo bym miał dzięki temu życie. Ale trudno się mówi. Możemy sobie teraz wziąć, kurde, tego oszołoma. Przepraszam, że go tak ciągle wyzywam, ale no jakoś, no, nie pałam sympatią do sladży. Tak samo jak do butlerów. Po prostu nie lubię tego typu tytanów. No ale mam do tego w sumie jakieś powody. O! Combo Kinga mamy zrobionego, zaraz wszystkich Woodoo Bunnies będziemy mieli pokonanych, więc co teraz? A, dobra. Okej. Świetnie. Wypierdzielaj. No, ale wziąłbym sobie czarnego Butlera, bo w sumie Butler czarny tak szczerze lepiej moim zdaniem wygląda i się prezentuje. Okej. Zaraz trzeba będzie zmienić. No lepiej, żebyśmy już to zrobili teraz. Dobra, przesiadamy się na czarnego. Nie ma, kurde, tutaj we wsi. Okej, przypomniałem sobie, to jest sekcja, z której nie lubiłem z moim znajomym. Oj, bardzo tej sekcji nie lubiliśmy. Ze względu na to, że butlery się na nas tutaj mega fokusowały. Co szczerze bardzo mnie demotywowało, jeżeli mam być szczery. O, siemanko. Dobra, to była głupota już. Dobra, idziemy stąd. Chciałem, kurde, wziąć ten, go Mojo Destruktora zniszczyć. Ale no niestety nie pykło. Wiecie, chciałem to wszystko szelefantem zrobić, ale... Niestety... Butlery mnie tutaj przejrzały mój plan, no i... Zabiły mi mojego... Mojego wspaniałego szelefanta zabiły. Nie daruję im tego, serio. Nie wybaczę im tego, kurde, przestępstwa. Za to, kurde, to... Pójdzie zgłoszenie do prokuratury, nie? Za to karygodne przestępstwo. O, elo, frajerzy. A wy jakie macie wspomnienia z 15 epizodem? Piszcie oczywiście w komentarzach, tak jak to było z 14 epizodem. Bo jestem naprawdę mega ciekaw waszych wspomnień. Może to też dla was był ciężki epizod? Może 14 był dla was ciężki? Kto tam was wie? Ja jestem po prostu bardzo ciekawy, dlatego po to też robię let's play, żeby była fajna dyskusja, nie? W sekcji komentarzy. A jeżeli chcecie, możecie napisać, czy któryś z późniejszych epizodów według was jest najgorszy. A jeżeli tak, to dlaczego? Bo ja mogę teraz zrobić, powiedzmy, mały rant tego, dlaczego uważam, że butlery to są gówniane tytany. Nie lubię ich m.in. za ich dosyć mocne ataki, co jest oczywiście plusem, jeżeli gramy butlerami, ale minusem, kiedy musimy z nimi walczyć, bo są na tyle przewidywalnymi bestiami, że to jest naprawdę kwestia czasu, aż przypadkowo źle jeden ruch wykonasz i praktycznie możesz się pożegnać z życiem. A ja tego mega fest nie lubię. Zresztą bardziej preferuję takich tytanów jak, wiecie, Shelefant, Gor, bo to są też spoko tytany. Lol, to wszystko? Myślałem, że tutaj, kurde, trzeba będzie ten...
walczyć z jakąś super dużą ilością tytanów. Ale w sumie też mogłem to przewidzieć, dlatego że to jest jakby mała sekcja, więc tutaj praktycznie walka z 10 takimi tytanami, no to skończyłaby się tym, że któryś z nas by po prostu spadł. I to będzie koniec w sumie tego epizodu. Trzy na trzy. No i myk! Kolejne 100% zrobione. Jest! Dobrze! Chociaż trochę mi jest przykro, że zaraz będę kończył tę serię, bo jednak bardzo mi się przyjemnie gra w Titansy na PS2. Bardzo fajna gierka. No i tutaj już nie będę musiał nigdzie wracać, ponieważ tutaj mamy 4 Mojosy. Ile mamy ogólnie procent gry? 79. No to dzisiaj gdzieś tak mniej więcej 90 będziemy mieli, może 86, tak coś takiego. Bo przeszliśmy 15 epizod, to teraz jeszcze 16, 17 i 18, czyli jeszcze 3 epizody w tej sesji. Krótkawa dosyć będzie ta sesja, no ale trudno się mówi. No to co? Let's go! Episode 16. Timber Trials. Dobra, sorki, że ja się tutaj tak wyciszyłem, ale po prostu się trochę skupiłem, nie powiem, że nie. Skupiłem się na tym, co tutaj się będzie odpierdzielało. I na razie sobie tutaj wbijamy wbijamy sobie Minion Mastera. Za pomocą tego, że oni się tutaj non-stop spawnują. I co, to już wszystko? W ogóle ile? Jaki mamy mieć tutaj combo king? To jest epizod 16-25. Okej, czyli nie jest aż tak źle. Nie będzie aż tak źle, będzie dobrze. Będzie dobrze. Wiecie, dobrze, że to jest jakby przedostatnia sesja, bo gdyby miała być to ostatnia, to bym musiał jeszcze specjalny odcinek robić z tych backtrackingów. Ewentualnie bym musiał robić taki osobny odcinek, gdzie bym po prostu wam gameplay surowy wstawił, gdzie wróciłem w odpowiednie miejsca. A tak to przynajmniej wiecie, będziemy mogli to zrobić już poza anteną i ostatni epizod już będziemy super uber przygotowani na ostatni epizod. Jutro chyba będę nagrywał ostatnią sesję z Jacka 2, żeby zacząć już Jacka 3. 40 minut na nagraniu, no to już będą przynajmniej materiał, będzie to przynajmniej materiał na 2 party. Czyli razem 3 party mam w zapasie. I też prawdopodobnie zmienimy sobie kolejności serii, czyli teraz Crash będzie się pojawiał prawdopodobnie od poniedziałku do środy, Jack od czwartku do piątku i Ratchet będzie 2 dni w tygodniu. Czyli sobota i niedziela dla Ratcheta będą. Widzę cię ty, Voodoo Bunnies, Voodoo Króliczku ty. Ale przyznam, że jak byłem młody, tak jak miałem 13 lat, jak grałem w tę grę po raz pierwszy i mój kuzyn tutaj doszedł, to bardzo mi się design Voodoo Bunny spodobał. W sumie do teraz mi się podoba w jakimś tam stopniu. Teraz będziemy musieli sobie naładować combo, dlatego że tutaj dopiero będzie szalona jazda.